dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa bardzo serdecznie we wtorkowej audycji Goście Dnia, a dzisiaj ze mną w studio goście, reprezentantka miasta oraz policji, pani Elżbieta Muzińska, kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie, witam. Witam Panią, witam Państwa. Oraz młodszy inspektor Grzegorz Grabowski, komendant powiatowy Policji w Ciechanowie, witam również serdecznie. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Dopalacze to jest ten temat, którym się będziemy przez najbliższe pół godziny zajmować. Za niespełna dwa tygodnie w Ciechanowie rozpocznie się Miejski Tydzień Profilaktyki Stop Dopalaczom. Pomówmy o samym zagadnieniu. Co to są te dopalacze i czy to w tej chwili dopalacze są największym zagrożeniem dla młodzieży, a nie narkotyki? Dopalacze to przede wszystkim środki psychoaktywne, których skład oczywiście nie do końca jest znany, bo z każdym miesiącem, z każdym tygodniem pojawiają się nowe substancje w środkach psychoaktywnych, których działanie nie jest tak do końca zbadane, nie można stwierdzić, jakie są działania w interakcji z innymi lekami czy innymi jakimiś środkami, które zażywamy chociażby w celach leczniczych. W związku z tym stanowią rzeczywiście bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie młodych ludzi, którzy często sięgają po nie z ciekawości albo też pod wpływem presji grupy czy presji rówieśniczej. Więc to jest naprawdę ogromne niebezpieczeństwo, chociaż nasze badania, które robiliśmy, mamy jeszcze świeży raport diagnostyczny i przeprowadzone zostały badania na terenie ciechanowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych na temat zażywania środków psychoaktywnych, między innymi i takiej popularności tych środków psychoaktywnych, więc na pierwszym miejscu jednak w Ciechanowie młodzież, oczywiście w subiektywnej ocenie młodzieży, jest marihuana. I to jest jakby ten podstaw. Dopalacze są na trzecim miejscu. Więc tutaj jakby pod tym kątem ustaliliśmy wszelkie nasze też takie oddziaływania wspólne, profilaktyczne, edukacyjne pod kątem właśnie marihuany, która też jest bazą czasami bardzo silnie działających środków psychoaktywnych. Nasączana jest często jakimiś syntetycznymi kanabinoidami. I wtedy może stanowić bardzo, bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Też może być inspiracją do sięgnięcia po dopalacze, które też mają formę suszu i znane są z mediów, z przekazów medialnych przypadki mocarza tak zwanego, po wypaleniu którego bardzo źle niektórzy reagowali, znaleźli się w szpitalu i to było kilkadziesiąt chyba takich przypadków w kraju, panie komendancie. W skali kraju rzeczywiście jest to zagadnienie dosyć poważne i trudne, natomiast tutaj już zapomniając, albo włączając się w rozmowę, dopalacze rzeczywiście w tej chwili występują pod różnymi postaciami. To, co myślimy, to przede wszystkim zioła, które służą do palenia, ale to również proszki, tabletki, żywice, aerozole. Natomiast ja chciałem kilka słów powiedzieć na temat samych dopalaczy. Ktoś tą nazwę wymyślił. Ona rzeczywiście wśród młodzieży bardzo szybko się rozpowszechniła i z tym problemem tak naprawdę mamy do czynienia już na przestrzeni ostatnich kilku lat. On oczywiście narasta. On narósł w Polsce w lipcu tego roku, gdzie w skali kraju odnotowaliśmy wiele zatruć i zgonów, szczególnie to dotyczy Śląska. Natomiast również teren województwa mazowieckiego i tutaj subregionu ciechanowskiego też mieliśmy liczne zgłoszenia ze szpitali o faktach zatrucia właśnie po użyciu dopalaczy. Natomiast co to są te dopalacze? Dopalacze to są substancje, które zawierają pestycydy, czyli środki ochrony roślin, krótko mówiąc. Te, które służą żeby niszczyć szkodniki. W związku z tym one powodują zmiany w morfologii oraz zapalenia płuc, zapalenia wątroby, oczywiście wpływają na serce. To są metale ciężkie. Ołów. Ołów powoduje naciśnienie, a nawet trwałe uszkodzenie mózgu. To jest mefedron, który również powoduje znaczny wzrost ciśnienia krwi, łącznie z wylewem.
To jest muchomor czerwony, który działa no, katastroficznie na wzrok. Łącznie może doprowadzić do utraty wzroku. Mhm. No wreszcie rtęć. Rtęć również wpływa na uszkodzenie nerek, powoduje drgawki, śpiączkę. I my właśnie... Szczególnie niebezpieczne jest to, że jakaś dawka tego dopalacza na jedną osobę może zadziałać niezbyt silnie, natomiast u drugiej osoby może spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu albo trwałe jakieś kalectwo. Tak, i te doświadczenia, o których mówiłem, te lipcowe, to z relacji tych osób, które nawet zażyły jednorazową dawkę dopalacza. Spowodowały oczywiście roztrój zdrowia. Nie wszystkie te osoby były w szpitalu. Niektóre wychodziły same, ale oczywiście ten stan zdrowia się chwilę pogarszał, za chwilę nastąpił powrót, ale po miesiącu znowu pogorszenie. I te osoby, znamy relacje takich osób, które wyszły, powiedzmy, pod względem fizycznym do pewnej równowagi, natomiast w kontekście psychicznym nie potrafią nadal sobie poradzić. To są noce nieprzespane, to są problemy, nadpobudliwość. W związku z tym, no, tak naprawdę walczą same ze sobą w tych czterech ścianach. Ta kampania ma służyć między innymi, żeby też no, pomóc tym osobom, żeby nie męczyły się z tym problemem, podjęły terapię, jeśli mają problem. No właśnie, pomówmy o tym tygodniu profilaktyki. Czy będzie okazja wysłuchać świadectwa osób, które wcześniej zażywały dopalacze czy narkotyki? Znaczy, na pewno świadectw nie będzie w całej tej kampanii, z uwagi na to, że no będą opowiadane historie z życia znanych, popularnych muzyków, którzy też byli świadkami takich bardzo dramatycznych sytuacji, które, jak chociażby zespołu Dżem, tak, słynna i sławna postać Ryśka Rydla. Więc będą przytaczane różne takie historie związane z no, dramatycznymi skutkami eksperymentowania, a potem zażywania narkotyków. Ale celem naszym no, nie jest straszenie, tak, bo też chodzi o to, żeby wywołać pewien poziom, owszem, strachu, który jest motywujący do działania, do wszelkich zmian albo też do zniechęcenia. To jest bardziej świadomości bardziej, niż strachu. Bardziej świadomości. Zależy nam przede wszystkim na bardzo solidnej, rzetelnej edukacji, zarówno skierowanej do samych dzieci, do młodzieży, do nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów szkolnych. Mamy też ofertę dla lekarzy pierwszego kontaktu, których zapraszamy na takie spotkanie edukacyjne. Też chodzi o to, żeby lekarze potrafili również diagnozować czasami objawy typowe grypowe, bóle kości, wymioty, wysoka temperatura, jakieś dreszcze są objawami uzależnienia fizycznego, czyli tutaj głównie, jeśli chodzi o uzależnienie fizyczne, no na przykład heroina, tak? Bardzo silny ma wpływ na uzależnienie pozapsychiczne, właśnie to fizyczne. Polega ono na tym, że cały organizm, metabolizm przestawia się na funkcjonowanie ze składnikiem tym właśnie narkotycznym. I potem, kiedy następuje odstawienie tego narkotyku, organizm wręcz domaga się tego składnika. Stąd też występują bardzo często takie właśnie objawy, które często przez rodziców nawet są mylone z objawami jakiejś tam silnej grypy, tak? Jeżeli w tym przypadku lekarze pierwszego kontaktu będą potrafili zdiagnozować, że jest to efekt uzależnienia fizycznego od środka psychoaktywnego, wtedy też i to leczenie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Czasami bywa tak, że są no, typowe jakieś przepisywane leki objawowe na grypę. To nie o to chodzi. Wiemy, że jest też pewna grupa takich leków na grypę, która przedawkowana, tak, też stanowi środek psychoaktywny, który po dłuższym czasie uzależnia, chociażby wszystkie syropy na kaszle przeciwbólowe, bardzo popularne, na przykład Tantum Verde, który jest na bazie marihuany, tak.
Więc mnóstwo jest tych różnych zastępczych środków, które bardzo silnie uzależniają. I myślę, że... bo niestety niebezpieczne jest to, że młodzież doskonale się w tym wszystkim orientuje i wie, jak te dopalacze zdobyć, jak te leki zażywać, jaką też dawkę przyjąć, żeby ten lek na ból gardła czy na kaszel zadziałał inaczej. Zupełnie inaczej, tak. I to jest właśnie, myślę, że tutaj nasze zadanie i nasza sprawa, żeby dostarczyć ten poziom rzetelnej wiedzy, informacji na ten temat. Do kogo ta wiedza jest skierowana? Dla kogo jest ta kampania? Czy ona jest dla młodzieży, czy ona jest dla rodziców? Nie możemy tutaj wyszczególniać jednej grupy. Takie kampanie i takie działania muszą być kierowane zarówno do nauczycieli, wychowawców klas, do samej młodzieży, do dzieci, również i do rodziców. Tutaj ten system musi działać, musi być bardzo ścisła jakby współpraca, integracja w tych wszystkich działaniach związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom. No sama szkoła nic nie zrobi. Sama szkoła nic. Oczywiście mamy doświadczenia takie, że bardzo trudno jest zachęcić, zmobilizować rodziców na takie spotkania, szczególnie rosami z doświadczenia wiemy, że kiedy jest wywiadówka, to każdy patrzy na zegarek 17:18, a tu jakieś tam szkolenie. Więc to różnie bywa, ale myślę, że w trosce o najmłodszych mieszkańców naszego miasta trzeba podjąć się takiej systematyczności w tych wszystkich naszych działaniach. To nie mogą być sprawy tylko akcyjne, tak? Musimy tutaj położyć duży nacisk właśnie na tę systematyczność. Zdrowie zdrowiem, wiadomo, zdrowie jest najważniejsze, ale też młodzież zażywająca narkotyki czy dopalacze może wejść w konflikt z prawem i tutaj też się mogą pojawić problemy, bo wspomniał pan komendant o tym, że nasilenie tych przypadków zatruć dopalaczami było właśnie w wakacje i wiem, że w lipcu zmieniły się przepisy, zostały zaostrzone, jeśli chodzi o dopalacze. Tak, z dniem 1 lipca zmieniła się ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, gdzie wprowadzono 114 substancji jako substancje narkotyczne, działają psychoaktywnym. Nowych substancji, oprócz tych, które już były na liście, bo to był właśnie ten szkopuł, że ci producenci tych dopalaczy wyszukiwali luki, że tak powiem, i takiej substancji, której jeszcze na liście nie ma, tworzyli nowy dopalacz i wypuszczali go na rynek, prawda? Tak, tylko że w tej chwili rzeczywiście te wszystkie substancje, które były używane dotychczas, są w tej ustawie. Dopalacze, te substancje, które były wprowadzane, to tak naprawdę trudno mówić o im działaniu, tak jak narkotyki, możemy powiedzieć, że to była trucizna. No bo jeżeli ktoś po zażyciu... Trutki na szczury tam były. Tak, to po prostu były trucizny, tak? No i niestety, no, przypuszczam, że to ten okres wakacyjny spowodował, no młodzież w tym czasie nie chodzi do szkoły i niestety te osoby, które chciały z tego czerpać korzyść, no ten moment wykorzystały i rzeczywiście wprowadziły do obiegu tego typu substancje jeszcze w czerwcu. My dużo przejęliśmy przesyłek pocztowych, ponieważ wcześniej jeszcze można było normalnie takie dopalacze kupić za pośrednictwem internetu. Od 1 lipca to już jest przestępstwo za handel dopalaczami. W cudzysłowie oczywiście też narkotykami. Grozi kara do 8 lat więzienia. Natomiast za samo posiadanie do 3 lat. Natomiast jeśli jest to związane z osobą, jeśli to udzielanie środków żających jest związane z osiągnięciem korzyści majątkowej, to ta kara może nawet do 10. Jeśli w grę wchodzą znaczne ilości narkotyków, również te kary zostały zwiększone do lat 10. Czyli tutaj to jest ważna zmiana, bo dopalacze są dość łatwo dostępne w internecie i jeszcze do 1 lipca można było je legalnie posiadać przy sobie. Natomiast teraz jest zmiana, posiadanie dopalaczy jest również karalne. Dokładnie. My różne dopalacze zabezpieczyliśmy w całym kraju i tak naprawdę każda torebka tego samego dopalacza zawierała zupełnie inne substancje
właśnie z tej grupy substancji. Ta sama nazwa, a inny skład. W związku z tym możemy się tylko domyślać, w jaki sposób one były produkowane. My zabezpieczyliśmy też wiele miejsc w skali kraju, gdzie one były produkowane. To są naprawdę spartańskie warunki, no, nie pozostawiające nic wspólnego z... Dlatego, no, podejrzewam, że środki ochrony roślin się w lepszych warunkach produkuje niż dopalacze. Zdecydowanie. Dlatego też, no, ta kampania, tak jak pani kierownik powiedziała, jest skierowana nie tylko dla młodzieży, ale również i dla rodziców i pedagogów, nauczycieli. My również wcześniej, na początku roku, weszliśmy w kontakt, był oczywiście wcześniej, natomiast na początku roku była inauguracja roku 2015-16, gdzie również uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty, w której uczestniczyli wszyscy dyrektorzy szkół z subregionu ciechanowskiego i gdzie przedstawiliśmy informacje na temat szkodliwości dopalaczy, żeby też dotrzeć do dyrektorów, a później do nauczycieli, ponieważ następnym etapem to jest nasz udział w szkole na wszystkich radach pedagogicznych, które będą się odbywać, żeby też rodziców nauczycieli na początku uświadomić, żeby reagowali. Przede wszystkim reagowali na inne zachowanie nieadekwatne do właściwego zachowania właśnie młodych ludzi w szkole, jak mają się zachowywać, kogo informować, a w dalszej etapie również... I na jakie zachowania uczniów reagować. Reagować. Nauczyciele doskonale znają swoich uczniów, w związku z tym, no, mają pewną wiedzę, kiedy uczeń zachowuje się w sposób, powiedzmy, normalny, a kiedy, no, ten daleki od normalności. Panie komendancie, z całym szacunkiem dla policji i dla działań policji, ale moim skromnym zdaniem do młodzieży bardziej przemawia człowiek z ich środowiska, a tym bardziej jakiś idol, który opowiada o tych sprawach, niż pan w mundurze, który opowiada o dopalaczach. I rozumiem, że stąd ten pomysł na połączenie waszych sił, waszych działań w tej kampanii Stop Dopalaczom. Omówmy pokrótce program. 5 października w poniedziałek zaczyna się Miejski Tydzień Profilaktyki Stop Dopalaczom spektaklem teatralnym. Tak, spektakl teatralny porusza problematykę zażywania dopalaczy przez młodych ludzi. Tytuł spektaklu: Kolekcjonerzy wrażeń. Tak, tak, bo to głównie chodzi o to, żeby jak najszybciej po prostu doświadczać jakichś przyjemnych wrażeń i w jak najszybszym czasie. Więc przede wszystkim to są też takie taki cel młodych ludzi, żeby jak najszybciej dostarczyć sobie przyjemności. Tutaj na podstawie tego spektaklu dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział również w dyskusji z samymi odtwórcami tej roli, podyskutować na ten temat, a poza tym po każdym tym spektaklu i koncercie odbędą się takie zajęcia psychoedukacyjne wspólnie z psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień i przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji. Więc to nie jest jakby sam spektakl, ale też utrwalenie i baza do dyskusji i rozmawiania o tych bardzo trudnych i ważnych sprawach. Spektakl mówi o tym, jak przykro może się skończyć nawet jednorazowa przygoda z dopalaczami. Oczywiście, że tak, ponieważ każdy organizm jest inny i każdy zupełnie inaczej reaguje. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że może to przynieść naprawdę trwałe uszkodzenia u młodego człowieka. Mogą się pojawiać czasami po roku albo po dwóch jakieś napady paniki, panicznego lęku, więc to są te skutki takie długotrwałe, odroczone w czasie, które są bardzo dotkliwe. I które oczywiście już mają wpływ czasami na przyszłe podejmowane decyzje i na przyszłe życie młodych ludzi. Panie komendancie, ja tutaj mam napisane psychoprofilaktyczne zajęcia dla uczniów prowadzone przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Co się kryje za tym hasłem? Co to będą za zajęcia? To będą zajęcia warsztatowe realizowane przez zespół nieletnich i profilaktyki naszej komendy. Te zajęcia mają na celu, tak jak pani kierownik powiedziała, idziemy dalej. Jest spektakl. Zresztą to, co pani rektor słusznie zauważyła, rzeczywiście sama pogadanka z policjantem, to nie jest to, czego sobie by młodzież tak naprawdę życzyła. My w tamtym roku jako policja
Od kilku lat realizujemy program Profilaktyka AT na szczeblu Komendy Głównej Policji i tam rzeczywiście jest tak, że młodzi ludzie w sposób teatralny przedstawiają młodym ludziom, tak, bo to jest ta forma. Albo filmowa, albo też teatralna młodym ludziom właśnie konsekwencje zażywania, co się dzieje. Bo zażycie, tak jak napomniałem, zażycie i jeśli ktoś zażyje, wyląduje w szpitalu, na tym się historia nie kończy tego młodego człowieka. No bo generalnie to tak może tak nie rozmawiamy o tym. Co potem? Co potem? A potem się dzieją rzeczy też straszne dla tego młodego człowieka, bo on zostaje sam sobie, co prawda fizycznym zostaje wyprowadzony do stabilizacji, natomiast jego głowa nadal podlega, tak krótko mówiąc, reparacji, ponieważ to są rzeczy, które powodują, mogą powodować, tak jak powiedziałem, trwałe uszkodzenia mózgu, ale również wpływać na zachowania, destrukcyjne zachowania młodzieży. Jeśli chodzi o warsztaty, oczywiście odpowiedzialność. Odpowiedzialność młodzieży. Musimy do młodzieży przemówić, że oczywiście mają wiele praw, ale mają również wiele obowiązków. Bo za prawami oczywiście idzie obowiązek. Również chcemy zachęcać młodzież do tego, żeby w swoim środowisku rozmawiała na ten temat. My też w tamtym roku realizowaliśmy program Dziecko Bezpieczne w Szkole i w Rodzinie, gdzie na podstawie tych badań organizowanych na Mazowszu wyszło nam, że około 12% młodzieży wiedziało o narkotykach, dopalaczach używanych na terenie szkoły. Widziało, że ktoś... Tak, na terenie szkoły. Podobnie jest też problem z alkoholem. Wiedziało i nie poinformowało. I właśnie, i kogo informują? Albo nikogo, albo kolegów. Natomiast bardzo rodziców też, niewiele osób. Sporadycznie. Już nie mówię o nauczycielach, wychowawcach lub dyrektorach. Czyli tak naprawdę jest, nie chcę powiedzieć, zmowa milczenia. Ale rzeczywiście ten problem młodzież zatrzymuje dla siebie. Dlatego, że wydaje mi się, że w tym wieku jest bardzo ważna akceptacja w grupie, prawda? Jak ktoś kabluje, zostaje z grupy wykluczony, prawda? Się naraża na ostracyzm i to pewnie z tego wynika. Ja chciałam zapytać państwa, czy jest jakaś grupa młodzieży, która jest szczególnie narażona na to, że zażyje ten narkotyk, czy ten dopalacz? Czy to są, nie wiem, młodzież słaba psychicznie, czy nieakceptowana właśnie w grupie, czy wręcz przeciwnie, czy to są tacy liderzy grupy? Ja bym tutaj do tego tematu podeszła w ten sposób, że może nie tyle sam narkotyk jest tak bardzo groźny, co deficyty tkwiące w młodych ludziach. Deficyty, brak poczucia własnej wartości. Bezpieczeństwa. Lęk przed odrzuceniem przez grupę. Lęk przed tym, że nie zostanie się zaakceptowanym. Nieśmiałość, wycofanie. To są wszystko te deficyty, brak asertywnych zachowań, umiejętności odmawiania, tak, w sposób asertywny. To są wszystko te deficyty, które my we współczesnej profilaktyce powinniśmy wypełniać i uczyć właśnie, jak przeciwstawić się presji grupy. W jaki sposób po prostu funkcjonować w grupie. Jak mówić nie. No i generalnie wszystkie takie profesjonalne oddziaływania właśnie polegają przede wszystkim na tym, żeby prowadzić i zajęcia warsztatowe, i spotkania w grupach uczące i wypełniające te wszystkie braki, deficyty, które tkwią. Czasami bardzo trudna sytuacja rodzinna, tak, powoduje, że i sytuacja, załóżmy, uzależnienia w rodzinie, powoduje, że dziecko chce się w środowisku jakoś tam w sposób szczególny wyróżnić. Chce się poczuć dobrze, chce się poczuć dowartościowane. No najszybciej dostarczają tej przyjemności, zadowolenia, poczucia mocy. Właśnie narkotyki, właśnie te środki psychoaktywne. To często właśnie ta... Tylko to jest niestety na krótką metę. Na krótką metę i to są bardzo złudne. Konsekwencje są bardzo przykre. Tak, i niestety, jak to się często mówi, to właśnie te narkotyki kradną młodym ludziom wolność, prawo wyboru, możliwość świadomego wyboru.
I od tego najczęściej zaczynają się wszystkie kłopoty i problemy. Czyli najlepsza profilaktyka, jaką rodzice na przykład mogą zastosować wobec swoich dzieci, no to więcej z nimi rozmawiać. Oczywiście, dobre relacje w rodzinie, to jest jakby podstawa, tak. I dobra współpraca ze szkołą, to już jest. Dawać im więcej miłości, poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście. Ja o to apeluję z tego miejsca, a do młodzieży apeluję o to, kochani, nie bójcie się odmówić, nie bójcie się powiedzieć nie, nie bójcie się wyłamać ze schematu działania jakiejś danej grupy, bo to żaden wstyd, a wręcz przeciwnie. I jeszcze bym skończyła, cóż warte jest twoje tak, kiedy nigdy nie mówisz nie. Też jest taki bardzo dobry, profesjonalny program. Wróćmy do naszego tygodnia profilaktyki. Wiem, że widzę tutaj, że będzie koncert. Będzie koncert Gabriela Fleszara. Czy on coś ma wspólnego z dopalaczami, z narkotykami? Jak to się stało, że on się znajdzie w Ciechanowie? Znaczy, on bardzo blisko w tych kręgach profesjonalnych, muzycznych, bardzo często i bardzo blisko spotykał się z młodymi muzykami, z ludźmi zapowiadającymi się, jeśli chodzi o karierę muzyczną, którzy właśnie próbowali eksperymentować, czy też wychodząc na scenę, czy przed wyjściem na scenę, po prostu zasilali się często narkotykami. Też jest obserwatorem zgubnego działania tych wszystkich środków psychoaktywnych. Jakby próbuje ostrzegać młodych ludzi i pokazuje konkretne przykłady, konkretne też utwory, które powstały na skutek właśnie tych swoich przeżyć, czasami związanych z tragedią bliskich sobie ludzi i przyjaciół. Więc to jest też jakby pokazanie w oparciu o własne obserwacje właśnie tej zgubnej drogi, która wiedzie donikąd, tak, i która niszczy całkowicie życie młodych ludzi. Z jakim odzewem państwo się spotkają, jeśli chodzi o tą kampanię profilaktyczną? Na co państwo liczą? Przede wszystkim na zaktywizowanie i na taką aktywność i na to, że ta rzetelna, profesjonalna wiedza, to obalenie przez nas wszystkich mitów krążących wśród młodzieży i wśród dzieci, tak, dotyczących używania narkotyków. Na przykład w tej chwili taki bardzo popularny, dosyć często się mówi o tej marihuanie medycznej. Więc dzieci i młodzież często, powiem kolokwialnie, uczepiła się tych różnych Skoro medyczna, no to przecież działanie ma zdrowotne. Tak, tak, oczywiście, że tak. Więc to są bardzo powszechnie, że jeszcze od jednego razu nikt się nie uzależnił, też mit taki, że ludzie brali marihuanę już w latach 60., tylko nie pamiętają o tym, że w latach 60., 70. w marihuanie było 2% THC. W tej chwili jest ich około 10%. Jest około 2000 bardzo niebezpiecznych chemicznych związków, które mają taką tendencję odkładania się w tkankach tłuszczowych i w tkankach tłuszczowych mózgu. Czas wydalenia na przykład THC. Nie wiadomo, THC, kiedy ta bomba wybuchnie. Tak, więc to jest 10 dni, żeby gdzieś tam oczyścić ten Pani organizm. Panie kierownik, ja przepraszam, że przyspieszam, mamy minutkę do końca audycji. Na jaki odzew liczycie? Na jaki skutek tej kampanii? Przede wszystkim, tak, liczymy na rodziców i mamy nadzieję, że tutaj rodzice podejmą z nami współpracę. Chciałam przypomnieć, że w każdą sobotę od godziny 9 do godziny 13 przez cały rok jest czynna oferta dla rodziców zaniepokojonych zmianami w zachowaniu swoich dzieci przy ulicy Zamkowej 24. Pan prezydent miasta zakupił usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne, konsultacyjne właśnie dla zaniepokojonych, między innymi rodziców, zaniepokojonych zmianami w zachowaniach swoich dzieci, tak? Więc można konsultować, korzystać. I nie bać się, nie wstydzić, nie korzystać się z tej pomocy. Oczywiście, że tak. Liczymy na częste wizyty, a nawet zapisy na zajęcia, które zwiększają kompetencje wychowawcze rodziców u nas. Prowadzimy takie rzeczy. Po całej tej kampanii raz w tygodniu będzie uruchomiona grupa wsparcia dla nauczycieli i wychowawców klas z uwzględnieniem warsztatów
rozwiązywania konfliktów, nabywania umiejętności wychowawczych. Taka grupa wsparcia, kiedy nauczyciel na swoim gruncie spotka się z tego typu problemami, żeby mógł skonsultować to. Nie. Myślę, że współpraca nasza tutaj z Komendą Powiatową Policji... No właśnie, Policji, Panie Komendancie, a Pan jakie będzie się świetnie życzenie układać odnośnie tej kampanii profilaktycznej? Ja myślę, żeby jaki skutek odniosła? Przede wszystkim skutek taki, że będziemy mówić o tym problemie, że dostrzegamy ten problem i wspólnie podejmujemy działania, żeby ten, żeby, no, nie, w naszym środowisku nie było dzieci, ale to nie tylko dzieci, ale również rodziców, bo trzeba powiedzieć, że czasami i rodzice dzieci też są uzależnieni. W związku z tym chcemy o tym mówić czasami, no żeby w dwóch kierunkach działać ze wszystkich stron, czyli rodzice, dzieci, nauczyciele, policja, Urząd Miasta. Ja życzę Państwu, sobie, wszystkim uczestnikom, żeby cały ten system zadziałał, ta kampania się powiodła. Przypominam, 5-9 październik, Miejski Tydzień Profilaktyki Stop Dopalaczom i na ten temat rozmawiałam dzisiaj z panią Elżbietą Muzińską, kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz z młodszym inspektorem Grzegorzem Grabowskim, komendantem powiatowym Policji w Ciechanowie. Dziękuję również serdecznie. Dziękuję. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22:30. Natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam Państwa jutro o 13:10. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.